Siema, z tej strony Oskar. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić zajebistą miniaturę do Twojego wideo. Zaczynamy! Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętaj, że wszystkie linki i wszystkie nazwy i wszystkie narzędzia, z których dzisiaj będziemy korzystać, znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu, więc wejdź sobie tam, śmiało korzystaj. Jeżeli będziesz mieć jakieś pytania, no to wbijaj śmiało na grupę Make Video Idiot. Tam gadamy właśnie o wideo i ogólnie o YouTubie. Ale przechodząc do konkretów, czy warto w ogóle robić miniatury na YouTubie? Tak, oczywiście warto, bo w momencie, kiedy wrzucasz swój film, to YouTube z automatu, no, po prostu bierze losowe klatki z Twojego wideo, no i możesz jakieś wybrać. Niestety są one najczęściej bardzo lichej jakości i na tych miniaturach wyglądasz po prostu w taki sposób. Więc my te miniatury oczywiście chcemy zrobić sami. Dlaczego je warto jeszcze robić? W momencie, kiedy jakby Twój film wyświetla się w wynikach wyszukiwania YouTube'a, albo w ogóle wyświetla się na YouTubie, w momencie, kiedy masz nieatrakcyjne miniatury, to nikt nie będzie chciał po prostu zobaczyć Twojego filmu. Ludzie oceniają filmy po okładkach, tak samo jak książki i tak samo jak ludzi, czyli outfit się liczy. I tu jest dokładnie tak samo. W momencie, kiedy będziesz mieć słabą miniaturę, ludzie po prostu nie będą klikać i YouTube nie będzie promował po prostu Twoich wideo. I sprawa jest bardzo prosta. Więc jak zrobić te miniaturki? Jak zrobić tą pierwszą klatkę, która tak naprawdę wyświetla się tym wszystkim osobom w wynikach wyszukiwania i ogólnie jest? Po pierwsze, musisz zrobić zdjęcie. Nie wycinamy losowych klatek z naszego filmu, ponieważ będą one wyglądać po prostu słabo, dlatego zaczynamy od zrobienia zdjęcia i razem z Tobą teraz zrobię sobie zdjęcie. Więc bierzemy smartfona, bo nie będziemy robić aparatem, bo właśnie nagrywa. Bierzemy sobie smartfona, ja tu sobie przygotowałem Gorillapoda. Zrobimy miniaturkę do filmu o recenzji Gorillapoda. Więc biorę sobie Gorillapoda, to jest pierwsza sprawa, czyli najczęściej mogę go wskazywać. Mogę razem sobie z nim zrobić zdjęcie i takie miniatury najlepiej się klikają. Miniatury z twarzą, czyli z naszą twarzą ludzką, najlepiej się klikają, jest to sprawdzone i pamiętaj, żeby na tych wszystkich miniaturach były jakiekolwiek emocje. Nie chodzi nam o zrobienie zdjęcia takiego, nie, bardziej w stylu zdziwiona mina, zaciekawiona, może szczęśliwa, może smutna, bardziej o tego typu emocje nam chodzi i mogą być one przerysowane. Pamiętaj, że te miniatury na YouTubie są takie tyci i praktycznie ich nie widać. Dlatego te emocje muszą być bardzo mocno przerysowane, żeby one po prostu dobrze wyglądały. Więc robimy sobie fotę, selfiak. Jaką sobie zaraz wybierzemy. Ja teraz przejdę do komputera, ale zanim przejdę do komputera, wezmę sobie te zdjęcia, oczywiście prześlę. Zanim te zdjęcia prześlę, możemy sobie przejść do Lightrooma i jeszcze je obrobić. Lightrooma na telefon możesz ściągnąć za friko, Lightroom jest darmowy, jest też masę presetów, z których możesz skorzystać, więc jeszcze te foto można obrobić, ale teraz to na razie olejemy. Dobra, ja przerzucam sobie foty, czyli zaznaczam sobie te trzy foty, które ja miałem i przerzucamy je airdropem na Maca. W momencie, kiedy przerzucimy sobie te foteczki, to już musisz mi dać chwilę, czyli 3 sekundy. Dobra, w momencie, kiedy jesteśmy już na kompie, mamy odpaloną kanwę www.canva.com, oczywiście link w opisie, tak jak mówiłem, odpalamy coś takiego jak miniatura na YouTubie. Możemy też to wpisać tutaj. Co najlepsze, w momencie, kiedy klikamy miniaturę na YouTubie, z automatu mamy już rozdzielczość tej miniatury. Czy nie musimy nic ustawiać, nie musimy się kompletnie niczym przejmować. Kolejna sprawa to gotowe projekty miniatur. I to jest naprawdę super sprawa, jeżeli chodzi o Canva, bo nie musimy tego szukać. Oczywiście można zainstalować sobie Photoshopa, Gimpa, czy jakieś inne pierdoły, inne programy graficzne, ale tam tego nie mamy. Canva jest praktycznie za darmo, ponieważ oczywiście jest wersja Pro, ale w tej darmowej bez problemu Ci wystarczy. Więc wystarczy, że wybierzesz sobie odpowiedni projekt i możesz go zmodyfikować. My tu mamy podróże, mamy jakieś kulinaria, mamy w cholerę tego. My sobie weźmiemy jakiś najprostszy. Tutaj mamy z szczeniaczkiem. My sobie tego szczeniaczka oczywiście podmienimy, bo mamy już projekt konkretnej miniatury. My sobie teraz klikamy na tego szczeniaczka i klikamy usuń. W momencie, kiedy sobie usunęliśmy, przesyłamy sobie zdjęcia z naszego... O, już nam się tutaj zessało, ale my sobie wejdziemy w
albo wykorzystamy to zdjęcie, które się teraz zessało. Wrzuciło nam zdjęcie, które ja oczywiście przed chwilą zrobiłem. Ja sobie je rozszerzam, czyli jak widzisz, mam już zdjęcie. Super sprawa. Dobra, w momencie, kiedy mam zdjęcie, ja sobie daję w tył, bo tutaj pracujemy na warstwach, tak samo jak w montażu, czyli układamy sobie te klocki, żeby w odpowiedni sposób sobie no, to wszystko wyglądało. W momencie, kiedy mamy to, te nasze foto, ustawiamy je w odpowiednim miejscu, klikamy sobie dwa razy. Nie słyszysz, jak ja klikam, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakoś super przeszkadzać. Ustawiam sobie to foto, czyli jest ta moja twarz. Klikam gotowe, no i pyk. Praktycznie miniatura jest gotowa. Zmieniamy sobie tutaj na przykładowo recenzję. Joby, gorilla. Dwa, jedno. Nie wiem. Dobra, zostawmy tak. One będą trochę za duże, więc my sobie zmienimy na przykładowo taki rozmiar. No i w sumie jest gotowa. Nie wygląda ta miniatura za dobrze, ponieważ ja tutaj mam twarz, niestety. Ale możemy sobie to rozgrupować, bo najczęściej jakby w Canwie wszelkie tego typu projekty są w jakiś sposób pogrupowane. My możemy to rozciągnąć i zobacz, wtedy ta recenzja nam się rozciągnęła i już widać moją twarz, już jest całkiem lepiej. Możemy sobie tak zwanie podlać to teraz jeszcze, żeby ten napis był jeszcze lepiej widoczny. Wchodzę sobie w elementy, mogę sobie wziąć kwadrat. Żeby biały napis był lepiej widoczny, no podlejemy go u mnie akurat standardowo czarnym. Robimy sobie tak, zmniejszymy sobie, pyk, jeden klocek. Pozycję zmieniamy w tył, czyli pod ten napis. Jak widać, już wygląda całkiem nieźle. Możemy sobie to przesunąć, skopiujemy to sobie jeszcze raz i zrobimy sobie coś takiego, żeby nam się to rozciągnęło na cały napis. No i pyk. Teraz będzie wyglądać znacznie lepiej. Pozycja znów do tyłu. No i mamy napis podlany. Oczywiście nie jest to najrówniej zrobione, bo robię to w pośpiechu, ale wygląda to już całkiem nieźle. Oczywiście możemy do tego dodać jeszcze parę innych smaczków. Tutaj mamy coś takiego jak zdjęcia, elementy, możemy sobie wpisać cokolwiek chcemy. Ja przykładowo wpiszę YouTube. W momencie, kiedy wpisuję YouTube, no to widzisz, wyświetla się bardzo dużo tych wszystkich rzeczy, więc mogę sobie kliknąć przykładowo taką rzecz i jeszcze, oj, nie to chciałem pociągnąć, to chcę pociągnąć. Pyk, możemy sobie jeszcze coś takiego wrzucić, albo możemy logo Gorillapoda, cokolwiek byśmy chcieli. No i w sumie mam gotową miniaturę. Wystarczy kliknąć pobierz. Pyk. No i za sekundę mamy miniaturę gotową na naszym komputerze i możemy ją wrzucić. To wszystko na dzisiaj. Jak widzisz, zrobienie tej miniatury to jest chwila, moment, a są one znacznie lepsze i po prostu twoje filmy są wtedy lepiej klikane. To wszystko ode mnie w tym tygodniu. Widzimy się już za tydzień. Tu masz kolejny film, tak jak zawsze. Zapraszam na te filmy bardzo serdecznie. Jeżeli ten film ci pomógł zrobić lepsze miniatury na twoim kanale, filmach, ogólnie wideo, to serdecznie zapraszam do suba i do polubienia tego kanału. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!